Witam Państwa bardzo serdecznie. Nad Polską roztoczyła swój blask wielka gwiazda. Tą gwiazdą jest Szymon Hołownia. Marszałek rotacyjny, co prawda, ale jednak marszałek Polski, czyli druga pod względem ważności osoba w państwie. Światowe media, drodzy Państwo, rozpisują się wszem i wobec. Jak to są zachwyceni tym marszałkiem Sejmu. Jakie on tam porządki w tym Sejmie, drodzy Państwo, zaprowadzi. Bo on jest katolikiem w tym duchu takim centroprawicowym. On będzie teraz szacunek stosował tam w tym Sejmie. Będzie się trzymał takich, prawda, egalitarnych, powiedzielibyśmy, przepisów dotyczących funkcjonowania Sejmu. Już nie będzie tak, że władza tam będzie decydowała, co tam można mówić na tej mównicy albo nie. Nie będzie tam kiwała tym palcem, proszę zejść z tej mównicy, albo ci karę damy zaraz i tak dalej. Nie, to będzie już uczciwy marszałek Sejmu, wielka gwiazda polskiej polityki. Jest to taki talenciarz, bo to z talent show się wywodzi, który jest miernej substancji. On jest intelektualnie w ogóle ograniczony, ten człowiek, drodzy Państwo, bo ja przysłuchiwałem się kiedyś jego wypowiedziom dotyczącym w ogóle, bo on napisał bodaj 20 książek i wszystkie były z Bogiem związane, z jakąś tam teologią w jego, prawda, wyobrażeniu. On nawet się kiedyś wypowiadał, że wie, jak niebo wygląda, proszę sobie wyobrazić. Próbowałem znaleźć gdzieś te skrawki tych wypowiedzi w internecie, ale mi się nie udało, że tam ludzie w białych szatach chodzą i tego typu brednie, drodzy Państwo. On należy do tej, prawda, koalicji, gdzie wchodzi w ten skład Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, no ta Polska 2050 i Lewica. Oni tam mają ten punkt w tej umowie koalicyjnej o rozdziale Kościoła od państwa. No Hołownia nie będzie oczywiście głosował za tym projektem Lewicy. Nie będzie głosował, no bo od Boga się trzeba oczywiście trzymać, tym bardziej jeśli się żyje w urojonym kontekście rozumienia czy widzenia tego Boga, bo w takim kontekście, jak sobie posłuchacie Państwo wypowiedzi Hołowni na temat tego, co on ma o Bogu w ogóle do powiedzenia, to od razu sobie zdacie sprawę, że coś z tym człowiekiem chyba jednak jest nie tak. Więc, drodzy Państwo, w takim tonie takiego wyjaśnienia, może pokrótce, to największym grzechem chrześcijaństwa jest w ogóle walka ze śmiercią. Chrześcijaństwo twierdzi, że to śmierć jest dziełem szatana. Ustanowienie takie konstytutywne, dogmatyczne tego twierdzenia pozwoliło chrześcijaństwu sprawować jednocześnie bezwzględną władzę nad światem, bo zaczęli dzierżyć klucze do Królestwa Niebieskiego i wszyscy ludzie, którzy się chrześcijaństwu podporządkować nie zechcieli, no musieli ponieść tego konsekwencje, no bo jak inaczej zostaniesz zbawiony, pozostając jednocześnie w lęku przed śmiercią, jeśli nie przez chrześcijaństwo, które stało się obiektywną religią, narzucając następnie całemu światu ten swój dyktat wartości moralnych, a w rzeczywistości satanistycznych, bo ilość zbrodni dokonanych przez Kościół katolicki na przestrzeni dziejów jest przecież zatrważająca. Jakiś czas temu widziałem sobie takiego mema bardzo interesującego, śmiałem się przy tej okazji, że Indianie przez 1500 lat w ogóle nie wiedzieli o tym, że Chrystus oddał za nich życie na krzyżu. Dowiedzieli się, drodzy Państwo, o tym, gdy zostali wybici przez chrześcijan. To jest bardzo interesujący mem. No ale dzisiaj ta teologia takich ludzi medialnych, ona wzbudza zainteresowanie, tym bardziej jeśli stają się politykami i wielkimi gwiazdami. Otóż, drodzy Państwo, Bóg w ogóle nie przewidział dla nas życia. I śmierć nie jest dziełem szatana, bo szatana stworzył tylko Kościół katolicki, szukając władzy bezwzględnej nad ludźmi. Już to Państwu pokrótce wytłumaczę, a zostawię Państwu także w kwestii tego, co mówię, czyli istoty prawdziwego Boga film, bo taki mam na kanale. Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, scenę wydarzeń opuścił. Nikt i nic, tylko z tego argumentu, to już Państwo musicie zrozumieć, nikt i nic nie przetrwa. Wszystko będzie zapomniane i każde imię będzie wymazane, bo na ostatnim szczeblu ewolucji, mówię tutaj nie o Bogu jako jakiejś istocie czy substancji wyższej, ale idei, na ostatnim szczeblu ewolucji zmienia się paradygmat.
traci na znaczenie walka o przetrwanie, a zyskuje walka o dojrzewanie w prawdzie wszechświata. Czemu ma służyć śmierć po prostu? Rodzeniu prawdy musi służyć śmierć, a więc rezygnacja z walki o przetrwanie, czyli to twarde utrzymywanie władzy poprzez gromadzenie ludzi wokół siebie, kupy ludzi, która przepycha przez urny wyborcze miernotę, która się następnie do Sejmu dostaje. Dojrzewanie w prawdzie potrzebuje śmierci, czyli otwarcia na zapłodnienie intelektualne i moralne, czyli rezygnację z władzy w obliczu ujawnienia naszego zaciemnienia. Drodzy Państwo, bo tak jak w przypadku Boga, prawda, Boga, Bóg nie szuka nad nami władzy. Czy zwróciliście uwagę, żeby Bóg władzy nad nami szukał? Jest tutaj jakiś Bóg, który co? Kiwa nam palcem albo rózgą? Nie ma żadnego Boga. Bóg został powołany przez ludzi impotentnych i indolentnych, którzy w jego imieniu stosują następnie przemoc, rzekomo, w jakimś celu takiego powodzenia wyższego, a Bóg milczy całkowicie. Bóg milczy, bo odwraca się od ludzi, bo nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Do procesu powstawania dobra jest potrzebne moralne zło na służbie jego powstawania, odbierające władzę każdemu cwaniakowi, który na świętym terenie wolności chciałby położyć swoje brudne łapska. I jak długo ludzie, którzy te brudne łapy kładą na terenie wolności, zamykając dostęp do rodzenia się prawdy ludziom wolnym, tak długo Bóg będzie milczał w tej sprawie, bo prawda ma się rodzić cały czas. Non-stop ma się, drodzy Państwo, rodzić ze społeczeństwa poprzez subiektywną obiektywizację. Dlatego bardzo często mówiłem, że ludzie, którzy idą na wybory i nie dostają możliwości uczestniczenia w tym postępie powstawania prawdy, dobra i piękna, to są ludzie, którzy i tak głosują na jakiś satanizm. Jeśli zło moralne zatem nie będzie służyło temu postępowi, to przeistoczy się w pochód wojny, konflikty, tragedie, jakie w dalszym ciągu w Sejmie po prostu powstają. Ci ludzie zażarcie się kłócą, a każdy jakiegoś Boga powołał swojego. Każdy jeden powołał jakiegoś swojego bożka, do którego się modli, prawda, tam, tak mi dopomóż Bóg, ale tylko w takim kontekście, w jakim to ja sobie wyobraziłem. Więc taki Hołownia, marszałek Sejmu, który myśli, że tam jakiś porządek zapanuje, to jest to po prostu człowiek dla mnie ograniczony, bo jeśli on piastuje drugi najwyższy urząd w państwie, no to wymagałbym od niego kompetencji naprawdę najwyższych. Więc, drodzy Państwo, chrześcijaństwo jest w ogóle religią ułomną, ludzi zaciemnionych, którzy gromadzą się tam w te grupy, prawda, żeby zostać zbawionymi, klękają przed tymi krzyżami, prawda, ale po co? Żeby przetrwać. Oni niczego innego nie chcą, oni chcą tylko przetrwać. A przecież już w tym filmie dałem Państwu do zrozumienia, że nie chodzi o walkę o przetrwanie, ale o walkę o dojrzewanie w prawdzie wszechświata. I wszystko, co walczy o przetrwanie zaciekle, nie dysponuje wolną wolą, bo wolna wola jest wolnością od złudzeń. Natomiast wszystko, co godzi się na śmierć za życia, czyli rezygnuje z walki o przetrwanie, bardzo często tracąc przy tym swoje życie, bo kiedyś płonęły stosy fizyczne, dzisiaj płoną stosy psychologicznego zwyrodnienia, to są ludzie, którzy wolną wolą dysponują. Więc taki Szymonek Hołownia, podobnie jak Hołowczyk z tamtym autkiem, chce sobie pojeździć, być może myśli, że będzie na urząd prezydenta startował. No gdyby się okazało, że Andrzej Duda no, będzie cierpiał na jakiś niedowład, powiedzmy, w moim mniemaniu to już chyba niedługo, niedużo do tego brakuje, no to okaże się, że Hołownia zostanie prezydentem tego kraju. No coś śmiesznego, ja się w ogóle tak śmieję, że ludzie są tak głupi po prostu, że wpuścili tych wariatów tam do tego Sejmu po raz kolejny. Po raz kolejny. No ale co zrobić, drodzy Państwo? No tak to wygląda. Szymonek Hołownia, wielki teolog, postępowy katolik, a w rzeczywistości półgłówek zwykły. I to mówię oczywiście rozumiejąc znaczenie tych słów. Są ludzie, którzy nie wierzą na przykład w Boga. Są tacy ludzie, drodzy Państwo. Nie wierzy w Boga. On jest ateistą. I wierzy nauce. On wierzy nauce? Tak. I religia zbudowała, co zbudowała? Raj religijny, drodzy Państwo, tak, mają królestwo niebieskie swoje. A co buduje nauka? Raj kwantowy, czyli ci, którzy nie wierzą w Boga, wierzą dokładnie w to samo, co chrześcijanie, tylko chrześcijanie oczywiście
w Boga religijnego, a ci w Boga naukowego, bo przecież chodzi im o to przede wszystkim, żeby to swoje życie w nieskończoność przedłużać, bo to ich życie jest tak bezcenne, drodzy Państwo, że gdybym ja miał trafić do nieba z tymi wszystkimi wariatami i się tam w nieskończoność męczyć, to bym chyba wybrał natychmiastowe unicestwienie i to oczywiście wybieram, bo to gwarantuje Bóg Najwyższy. Żeby nikt nie położył łap na świętym terenie wolności, bo Bóg nie szuka władzy nad nami, tylko Bóg z władzy rezygnuje. Rezygnuje, pozwala dojrzewać w tym pięknie na najwyższym stopniu ewolucji i to jest najwyższe doświadczenie Boga na ziemi. Wartości mają się rodzić każdego dnia ze społeczeństwa. Każdy, kto władzy szuka, kto gromadzi ludzi wokół siebie, żeby stosować terror i przemoc, powinien zostać odsunięty całkowicie na margines społeczeństwa. Bo vox populi to nie jest, prawda, vox dei. To nie głos ludu jest ważny, ale głos jednostki w tym doświadczeniu, która bardzo często jest z tego doświadczenia eliminowana. Więc, drodzy Państwo, prawda, która jest w trakcie powstawania, to jest prawda wyrażona w moim, w tej idei, o której mówię, w tej idei jest i nie ma, tak jak w przypadku Boga. Bo Bóg jest, ale jednocześnie Go nie ma. I prawda powinna się rodzić natychmiastowo ze społeczeństwa, bez myślenia o tym, że jakiś szarlatan dzisiaj położy na tej prawdzie władzę i już jej nie odda, bo to jest Kaczyński i tam na górze stoi jakiś głupi Hołownia, który nagle w dozie jakiegoś szacunku, w tonie jakiegoś szacunku, prawda, będzie próbował te obrady parlamentarne uspokajać albo wprowadzać tam jakiś porządek, gdy oni nie myślą o niczym innym, jak tylko o tym, żeby się zatłuc tam, prawda, wyrwać tą władzę i ją znowu piastować, a żeby ta hegemonia tych idiotów trwała tam w nieskończoność. Więc mam nadzieję, że panu Hołowni ten film, drodzy Państwo, ktoś podeśle, a może nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy, może Hołownia mnie do sądu o zniesławienie poda, bo nazwałem go po prostu tak brzydko i nieładnie, że jest człowiekiem intelektualnie ograniczonym, ale po prostu takim człowiekiem jest, który nie potrafi myśleć i nie rozumie istoty Boga, bo przede wszystkim tego Boga, tych wariatów w tym Sejmie, to trzeba się pozbyć całkowicie i szukać możliwości wejścia na wyższe płaszczyzny rozumienia tego, co Bóg próbuje nam przekazać. A więc doświadczenie śmierci za życia, czyli dojrzewanie w prawdzie. Wtedy nastąpi porządek, bo zło musi się gdzieś zmaterializować. Pamiętajcie o tym, jak się tutaj nie zmaterializuje, w tym świecie, w którym żyjemy, to gdzieś musi wyjść z boku. Jeśli ja szukam władzy, jeśli ty szukasz władzy, no to musi powstać konflikt, a więc wojna i cierpienie przy tej okazji. Także wielkie gratulacje dla wielkiego marszałka rotacyjnego z Sejmu. No ja myślę, że Tusk go trochę tam wysiudał jednak z tego, dając mu fotel tego marszałka, bo to raczej Tusk będzie chciał być prezydentem i będzie chciał mieć władzę absolutną, bo dając mu ten fotel tego marszałka, to on mu nic nie dał tak naprawdę, nic. Premierem będzie Tusk, wszystkie ministerstwa będą obsadzone, prawda, przez ekipę Tuska, on będzie premierem, tam odda Ministerstwo Sportu komuś, Ministerstwo Kultury odda, no Ministerstwo Rolnictwa, no to wiadomo, że trafi tam w ten PSL, tego Kosiniaka, Kamysza, Dziwoląga, nie wiadomo po co to tam jest, prawda? Oni się boją zabierać głosu w sprawach najważniejszych. Dlaczego politycy, drodzy Państwo, nie krytykują Kościoła katolickiego? Dlaczego tak się boją krytykować Kościoła katolickiego? Bo duża część elektoratu po jednej i po drugiej stronie jest związana w ten czy inny sposób z Bogiem. Więc jakby taka koalicja obywatelska powiedziała od razu, że to nastąpi ten rozłam tego Kościoła od państwa, no to by się okazało, że wielu ludzi powiedziało z tej, którzy głosowali na koalicję obywatelską, że no tego niestety nie będziemy popierać, bo my jesteśmy z Bogiem związani. Ale z jakim Bogiem jesteście związani? Z Bogiem po prostu bezbożnym, satanistycznym. Bo wystarczy te wartości wszystkie zdogmatyzować w postaci norm, jak zrobił to Kościół katolicki, który dzierży władzę błądzenia oczywiście od tysiącleci nad tym, co jest dobre i szatan pojawia się z drugiej strony, bo jak już mówiłem, zło wraca. Więc przestańcie się po prostu oszukiwać. Nie nastanie porządek na tej ziemi. To ja wam mówię, nie nastanie. Nie będzie, a co dekada Sejmu? W ogóle co rok na tym świecie jest coraz gorzej. Na koniec dla państwa film o prawdziwej istocie Boga. Dowody na istnienie Boga poza religią i poza nauką. A z mojej strony to już na dziś wszystko. Kłaniam się nisko.